On walczył o rzeczy wielkie, walczył o wielką ideę. Paweł Wieczorkiewicz. Przy okazji wplątał się w jakieś awantury po drodze. Marek Urbański. Piękne i bestia. Ryszard I, Lwie Serce, król Anglii z dynastii Plantagenetów. Legenda uczyniła z Ryszarda Lwie Serce symbol sławy i szlachetności rycerskiej. No właśnie, Roland, Ryszard Lwie Serce, jeden z symboli średniowiecza, dodałbym jeden z pierwszych polityków, wodzów w skali europejskiej. Jego nie obchodziły w gruncie rzeczy interesy małego królestewka peryferyjnego, w którym panował. On walczył o rzeczy wielkie, walczył o wielką ideę. Tak, przydomek Lwie Serce, interpretowany jako wyraz jego szlachetności rycerskiej, podobno nadano mu ze względu na wyjątkową srogość w ściąganiu podatków, jako określenie władcy okrutnego, bo rzeczywiście on na te swoje awantury potrzebował dużo pieniędzy. Załóżmy, że dążył do wielkich rzeczy. Ta wielka rzecz to, rozumiem, chodzi ci o odzyskanie Ziemi Świętej, utraconej parę lat wcześniej. Z wszystkimi konsekwencjami. No doskonale. Mamy krucjatę. Ryszard Lwie Serce chyba był główną przyczyną tego, że ta krucjata się pożarła między sobą, zanim był zbyt szlachetny. No, nie powiedziałbym. Płynął też dość długo na tę krucjatę, bo przy okazji wplątał się w jakieś awantury po drodze. Potem jeszcze trochę zboczył i zdobył Cypr na Bizantyjczykach bodajże, a może już nawet na Turkach. Oddał go Lusinianom, później zabrał się za wojaczkę na Ziemi Świętej. Rzeczywiście parę sukcesów odniósł, ale kampanię przerżnął z Kretesem. W dodatku jeszcze buńczucznie sobie wracał przez ziemię innego uczestnika tej krucjaty, arcyksięcia austriackiego, który wpakował do pudła. I tu chyba jest przyczyna wielkiej sławy rycerskiej, jego symbolu obyczaju rycerskiego. Mianowicie Ryszard dał słowo honoru, że zapłaci gigantyczną sumę 150 tysięcy grzywien srebra, a książę go wypuścił na słowo do Anglii. Reszta życia mu zeszła na zbieraniu tej kwoty. No, rzeczywiście wypłacił. Oczywiście na Anglii położył krzyżyk i tam wybuchła potworna anarchia, łącznie ze słynnym Janem bez ziemi i w ogóle potworna. Zrujnował skarb angielski i przez to otworzył drogę do początków monarchii parlamentarnej. Patron współczesnych finansów, dłużnik, który oddał dług nie do zrealizowania, to godzi się podkreślić. To w gruncie rzeczy nie był władca, to był prototyp błędnego rycerza. To, że był królem, było chyba nieporozumieniem. Wyjaśnię, dlaczego tym długiem doprowadził do monarchii parlamentarnej. Po prostu wszyscy mieli tak dosyć, że się zbuntowali i wymusili na władcy ograniczenie jego prerogatyw. I od tej pory władcy już nie wolno było nakładać podatków od tak sobie, a musiał na to uzyskać zgodę, no powiedzmy sobie, społeczeństwa, jakiejś jego części rycerstwa w tym wypadku. W każdym razie niewątpliwie była to postać barwna, postać słynna i postać, która przeszła do legendy troszeczkę chyba przypadkiem, niesłusznie. W każdym razie nie za to, z czym on się w rzeczywistości wyróżnił. Piękne